Dzień dobry, cześć. Dzisiaj jest z nami Joanna Flis, psychologka, psychoterapeutka, podcasterka również. Słuchaliśmy z Twojego podcastu Madame Monday, czyli o dorosłości, tak? Podorosłem po dorosłemu. To, to jest seria po dorosłemu. a Madame Mandel, dlatego, że wszyscy zaczynam od poniedziałku zmiany. To był taki pomysł na to, na to, że od poniedziałku zacznę podcast. No i on się kręci. A ja myślałam, że chodzi o to, że jeżeli się naprawdę jest dorosłym i dojrzałym, to nawet ten poniedziałek się zniesie. A że się lubi dnia. poniedziałek, jak się znieść. Ale nie zła, koncepcja. nie zła koncepcja. Podoba mi się. Podorosłemu jest drugą częścią. Pierwsza część była taką rozbiegówką psychoedukacyjną, a po dorosłemu pojawiło się dlatego, że odkryłam, że dojrzałość. Właściwie jest um, dla nas mało fascynująca, a w zasadzie jest fascynująca i to jest nasza supermoc. Tak jest i my zaczęliśmy od tej drugiej serii, ale z chęcią przejdziemy w takim razie do pierwszej, ponieważ nas dojrzałość i niedojrzałość jakoś fascynuje ostatnio też w naszych podcastach, i myślę, że fascynuje też twórców filmowych i pisarzy, czy pisarki, ponieważ bardzo dużo o tym czytamy. Myślę, że jest to jakaś diagnoza naszego społeczeństwa. I o tym też opowiada trochę Twoja książka, co ze mną jest nie tak, świetna książka, o której, o której już mówiłam z Zosi, że jest to dla mnie taka taka. Książka o polskości. Ja, ja przynajmniej miałam takie e, wrażenie, czyli on, t, o takich naszych e, domach rodzinnych, o naszym dzieciństwie. Ty mówisz, że tam skupiasz się na rocznikach 80, 90, e, e, chyba jeszcze na 70. latach. Trochę tak. Bo mówi, że chodziło ci o pokolenia swoich rodziców i, i o własne, ale tak naprawdę myślę, że i 60., i 50., i wcześniej było bardzo wiele bardzo podobnych um, takich klimatów, warunków, kontekstów, w których się wychowywaliśmy, których nie do końca może. Zdawaliśmy sobie z nich sprawę, ale powodowało to, że chociaż każdy z nas miał jakieś osobne dzieciństwo, to znaczy przeżywane we własnym domu, we własnej rodzinie, to w sumie wszyscy jakby mieliśmy takie samo dzieciństwo. Czy masz też takie poczucie, że żyliśmy takie samo dzieciństwo w Polsce w tamtych latach? Tak, ja myślę, że tak, że my w ogóle, jakby potomkowie dziadka Freuda, trochę nie doceniamy tego, co się dzieje w systemie, jak bardzo kultura, środowisko, to chociażby, że żyjemy w podobnych przestrzeniach domowych, otaczają nas te same meble, oglądamy te same seriale, czytamy te same książki, jak bardzo to na nas wpływa. Mamy taką tendencję poszukiwania głęboko w sobie, do takiej psychologii głębi, a tymczasem chyba trochę pora wyjść z tego egocentryzmu, który nam jednak przyświeca i zobaczyć, że więcej, rzecz miała na nas wpływ, no i, i tamta polskość rzeczywiście na nas odcisnęła swoje piętno. Przede wszystkim w jakich obszarach? Jak, ty, ty to bardzo dobrze diagnozujesz w książce, ale gdybyś miała te na przykład dwa najważniejsze obszary wskazać, to jakie byłyby one? Mhm. Dla mnie byłoby to poczucie bezpieczeństwa. To mhm. jest taka pierwsza fundamentalna rzecz, która wydaje mi się, że zostawia po prostu mnóstwo złego pomiędzy nami od polaryzacji społecznej, przez niezdolność do znoszenia dyskomfortu, przez pęd za kasą, chociażby, która jakoś nam Pomaga radzić sobie z ciągłym poczuciem takiego zagrożenia, bo nie jesteśmy w stanie odwoływać się do własnych zasobów, nie potrafimy tego robić. Więc to poczucie bezpieczeństwa połączyłabym też z niskim poczuciem własnej wartości, czyli taka diada współczesnego Polaka, również moja, nasza diada społeczna, która rozsiewa się na wszystkie inne aspekty życia, bo kiedy my nie wierzymy w siebie, nie wierzymy we własne zasoby i wydaje nam się, że świat jest zagrażającym miejscem, a inni ludzie nie są godni zaufania. Bo patrzcie badania CEBOSu ciągle nam mówią, że 70% Polaków nie ufa nikomu, no to jest jakaś przerażająca liczba, no to nie mamy szansy funkcjonować w innych obszarach zdrowo, czyli w obszarze związanym z wyrażaniem uczuć, asertywnością, własnymi granicami, ekspresją siebie, wartościami. Bo tam jest baza, poczucie bezpieczeństwa, no i to, jak myślimy o sobie, o innych. Ale zaraz, zaraz by ktoś powiedział mhm. w tym momencie, jak to pędza kasą? Przecież właśnie dokładnie wychowano nas w takim systemie, który mówił o tym, że, że równość, że każdemu porówno, że właśnie nie pieniądze są ważne, a inne wartości. Zaraz, zaraz by ktoś dodał, <noise> jak to? My nie umiemy, nie, 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 nie umiemy sobie poradzić z relacjami międzyludzkimi? Przecież wychowano nas w takich strukturach, jak nie wiem, harcer, Albo w ogóle no, podkreślano, jak bardzo ważne jest, żeby być w grupie i współdziałać. Mhm. Skąd się za tym biorą takie problemy? Ja myślę, że wychowano nas w różnych wartościach. Pytanie, czy w zgodzie z tymi wartościami. No, no bo to właśnie. jest coś zupełnie innego. Bo my mamy ogromną liczbę wartości deklarowanych. Jak spytacie samych siebie albo same siebie, albo jakiegokolwiek mhm. innego człowieka, no to ono powie, że u szczytu wartości ma zdrowie, potem jest jakaś rodzina, później jakieś szczęście, no być może jakieś marzenia. A potem, jak weźmiemy sobie plan e, dnia takiej osoby, mhm. przemnożymy przez 30 dni, to okazuje się, że na zdrowie nie poświęca ani minuty. Tylko jest praca na przykład, tak? Mhm. I zarabianie. No myślę, że praca jest chyba naszym takim numerem jeden teraz. Mm -hmm. No bo tak, ciągle jesteśmy w jakimś takim. My byliśmy wychowywani w poczuciu braku i mi się wydaje, że ten brak cały czas nam towarzyszy. No teraz mamy inflację chociażby, która jest synonimem braku. tak? Musimy ciągle oszczędzać, odkładać i, i rzeczywiście niektórzy mówią o tym, bo też rozmawialiśmy z Zosią wcześniej, że takie trudy uszlachetniają. Tak? Że na przykład myślę, że wiele osób w naszym wieku, które ma dzieci, ma, może tłumaczyć swoim dzieciom, że ja na wszystko, muszę musiałem czekać ja musiałem odkładać na nowe buty a ty dostajesz to od tak myślimy że naszym dzieciom tym nowym pokoleniom będzie na przykład trudniej bo, bo wszystko nam było mają. bo wszystko mają a nam było trudniej i teraz powinno być nam lepiej nie wiem czy jest nam lepiej to tak zostawiam to pytanie czy rzeczywiście jest tak że te trudy jakoś hartują i sprawiają że może stajemy się właśnie dorośli bardziej a takie no nie wiem, rozleniwienie, nie wiem jak to powiedzieć, zaspokajania wszystkich potrzeb od razu, kupowanie kolejnych rzeczy. No tutaj też konsump konsumpcjonizm wchodzi, że właśnie tak trochę nas upośledza, może społecznie, mhm. psychologicznie. Czy co nadmierne od... wsłuchiwanie się w na swoje przykład. dziecko i, i, i tylko czekanie, żeby, żeby ono na nim zakomunikowało, co czuje, w jakim mhm. jest stanie emocjonalnym? Ja odpowiem, jak taka klasyczna psycholożka to zależy. A, Ale zacznę od tego, że mamy być na tyle dojrzali albo dorośli, na ile podpowiada nam też nasz wiek. Więc mm -hmm. jakby jak kiedy dzieci się stają bardziej dorosłe, niż to podpowiada im ich wiek. Czyli to jest nieadekwatne do ich wieku. No mamy do czynienia z parentyfikacją, więc. Mm, w zasadzie to jest trochę tak, że najważniejsze są granice, to znaczy musimy mieć w życiu pewne wyzwania. Nie wyobrażam sobie, żeby wychowywać kolejne pokolenia bez żadnych wyzwań, czyli w tak zwanym bezstresowym mm -hmm. stylu wychowania, bo wiemy, że życie to jest stres, chociażby nawet na poziomie ciągłego zaburzenia homeostazy własnego układu nerwowego, więc no nie da się żyć bez stresu. Pewne wyzwania muszą być, żebyśmy uczyli się radzić sobie z dyskomfortem, który też jest częścią rzeczywistości, ale te wyzwania muszą być adekwatne do wieku i do możliwości dziecka. Czyli jak ja będę chciała, żeby roczne dziecko wiązało sobie samo buty, to to nie będzie dla niego rozwijające, ale jeżeli ma to zrobić sześciolatek no to nierozwijające będzie wtedy, kiedy ja odbierając go z przedszkola będę mu te buty samodzielnie wiązała, bo, bo mm. założę, że ono on, nie potrafi to dziecko sobie samo z tym poradzić. Więc odpowiadając na to pytanie tak trochę pokrętnie mogę powiedzieć, że to wszystko, to czy nas coś zbuduje zależy od tego, czy mamy zasoby, żeby stawić czoła temu wyzwaniu. I na tym opiera się też cała idea interwencji kryzysowej. Jeżeli coś nie jest adekwatne do naszych zasobów, to musimy drugiej osobie dostarczyć tych zasobów, żeby sobie poradziła z tą sytuacją. I, i mi się wydaje, że nam nikt nie dostarczał wielu zasobów, stawiał mhm. przed nami ważne wyzwania, dlatego w dzieciństwie nauczyliśmy się bardzo często radzić sobie z tymi, z tymi wyzwaniami w niezdrowy sposób. Zaciskając zęby, ignorując uczucia, robiąc coś przeciwko sobie, nie, nie dbając o własne granice albo chociażby łaknąc akceptacji, i miłości. Poza sobą. To, że słyszeliśmy na przykład dzieci i ryby głosu nie mają. Tak. Czy, czy to, że to, to, to rzeczywiście uświadomiła mi Twoja książka, że e że osoby spoza naszej rodziny mogły nas jakoś dyscyplinować w taki sposób przemocowy, czyli to, że no nie wiem, że, że były jakieś nawet kary cielesne ze strony nawet szkoły, jeśli, bo, bo wydaje mi się, że karą cielesną jest na przykład klęczenie na grochu. Ja klęczałam na grochu, na przykład na koloniach. Bicie linijką. Bicie linijką e, czasem. Dłonie, po, tak, bardzo bolesne. Po, po rękach. Tego też nie każdy mm -hmm. doświadczył, ale myślę, że mógł każdy doświadczyć e, czegoś takiego no, ze strony chociażby, no nie wiem, jakichś dalszych wujków, to też tak bywało, że, że teraz już w ogóle mam wrażenie jednak... Ograniczone jest to przynajmniej dla rodziców takie dyscyplinowanie, nie wiem, takie trzepnięcie, pociągnięcie za ucho. To chyba w ogóle mam nadzieję, że niemal nie już. Ma. Nie, no, to, no, to jest tu się nadzieja. nie łudzę, ale, ale że przynajmniej wiadomo, że to jest niewłaściwe tak. i, i mhm. że ludzie się jednak tak. powstrzymują chociażby z takiej strony. To, to, czy, taki, czy taki klasyk, że zjedz, dopóki nie skończysz? No w przedszkolu, w szkole. No dokładnie my byliśmy w takim e, reżimie posłuszeństwa wychowywani. Mm. Dzisiaj chyba od tego odeszliśmy, czy jak sądzisz? To znaczy, czy nie teoretycznie się wymaga posłuszeństwa, nad, bo kiedyś to było chyba posłuszeństwo ponad wszystko po prostu, mm -hmm. a dopiero potem cała reszta, jeśli było na to czas. No. Tak, ale myślę sobie, że my dalej dyscyplinujemy dzieci na różne sposoby, chociażby stawiając przed nimi ogromne wymagania, którym nie potrafią sprostać, albo rodzice helikopterzy, którzy trzymają dzieci w bezpiecznych warunkach fizycznie, jednocześnie ograniczając ich możliwości takiego rozwoju psychospołecznego, związanego z tym, że mają się te dzieci spotkać z innymi ludźmi, albo realizować swoje pasje, a nie marzenia rodziców, albo jego oczekiwania i ambicje rodziców, więc my dyscyplinujemy i podporządkowujemy te dzieci. Popatrzcie na jakby rynek poradników związanych z wychowywaniem, tak? On jest wspaniały i myślę sobie, że świetnie, że się uczymy, no ale popatrzcie, co jest bazą wielu poradników. Bazą jest poszukiwanie narzędzi do tego, żeby nasze dziecko zachowywało się tak, jak my byśmy chcieli, żeby ono się zachowywało. No i to jest dalej dyscyplinowanie. Pedagogika oznacza prowadzenie ku czemuś. Wychowanie też jest prowadzeniem ku czemuś. No i wydaje mi się, że trochę nie rozumiemy pojęcia rodzicielstwa, bo my nie jesteśmy pedagogami naszych dzieci, jesteśmy jego rodzicami i w zasadzie dobrze by było, żebyśmy za tymi dziećmi podążali. A współcześni rodzice często mają dużo fantazji na temat tego, kim te dzieci miałyby w przyszłości być. Co prawda, to się powoli zmienia i są takie ruchy rodzicielskie, rodziców, którzy mówią bądź szczęśliwy. Bądź kim chcesz być, ja ci będę w tym towarzyszyć, ale to jest mniejszość, zdecydowana mniejszość. Ty mówisz o, o syndromie dziecka, dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. Jesteś znana mhm. z tego, że taką terapią też się zajmujesz. Wiem, że też bardzo dużo właśnie w tym temacie maili dostajesz czy, czy zapytań. Czy też piszesz w książce, że w takim powszechnym przekonaniu ta dysfunkcja to jest coś takiego bardzo naruszającego, coś tak oczywistego, jak właśnie uzależnienia, jak przemoc, jak, za, jak zaniedbania polegające na tym, że dziecko przychodzi nie wiem, bez odpowiedniego ubrania, jest głodne i takie rzeczy też się zdarzają. Co jest straszne w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się, że o wiele więcej możemy tym dzieciom zapewnić, zapewnić ale piszesz przemoc też... domowa w naszym kraju ma się bardzo dobrze. No Ona niestety nie tak, zmieniła. to się nie zmieniło. Nie, że nie chodzi o statystyki. I to jest przerażające. Ostatnio mieliśmy też takie doniesienia, po prostu też z kraju, które o tym, no i o tym, o nieudolności trochę tej opieki społecznej też mówią. Ale Ty też mówisz o tym, że ta dysfunkcja to też są takie rzeczy z pozoru e, niezauważalne, dlatego wiele osób zdaje sobie dopiero w dorosłym życiu z tego sprawę. E, wcześniej ma przekonanie, że to był dobry dom, że moja rodzina była szczęśliwa, że dzieciństwo było cudowne, a to czasem jest po prostu niewidzenie potrzeb dziecka. Al, albo to, o czym Zosia mówiła, właśnie, zjedz, bo babci będzie smutno, albo zjedz, albo nawet jeśli nie jesteś głodna. Projektowanie na dziecko, bo to jest chyba no. jeden z większych kłopotów, że my nie zauważamy, kiedy umieszczamy w dziecku nasze potrzeby, czyli na pewno jest ci zimno. Na pewno już jesteś głodny, na pewno jest ci smutno, jak często rodzice mówią dzieciom, co one mają czuć, czyli je właściwie na nie projektują. Pewnie jest ci smutno z tego powodu. No i jak nie było dziecku smutno, no to już teraz na pewno yes. będzie, tak? Zresztą nie robią to tylko rodzice, bo robimy to wszyscy. Mamy skłonność do tego, żeby wkładać w drugiego człowieka naszą własną zawartość mm -hmm. i, i tego się musimy nauczyć. To jest też trochę o odrębności, że my mamy kłopot z widzeniem dziecka jako um, odrębnego. Samodzielnego, autonomicznego człowieka. Nadal nam się wydaje, że to jest przedłużenie nas samych, że to jest no, taka mała Asia, jakbym powiedziała o moim synu albo <śm> 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 o mojej córce, że, że, że szukamy tam tych swoich cech i najbardziej się cieszymy wtedy, kiedy te cechy tam są, kiedy możemy odnaleźć cząstkę siebie w tym młodym człowieku. To jest bardzo mm -hmm. zgubne. Ale nawet pomimo tego, że nam też to robiono, jak byliśmy dziećmi, jakby nie, nie wyciągamy tych wniosków w taki sposób, że nadal nie widzimy swoich dzieci, jak na przykład nas nie widziano naszych potrzeb, tylko w trochę inny, nowoczesny sposób. No Wiesz, to po, polscy rodzice są najbardziej wypaleni rodzicielsko na całym świecie. To znaczy w badaniu mhm. wzięło udział 15 krajów, ale my zajmujemy pierwsze miejsce. Więc ciężko wnioskować, że na całym świecie, ale z tych, które wzięły udział, udział, nasi rodzice. To rodzice o najwyższym stopniu wypalenia rodzicielskiego. Co Bardzo to się staramy, rozumiem. Tak, bo, bo tak wypalić się może tylko to, co mm -hmm. płonie. <laughs> intencje, mamy, intencje mamy w zasadzie dobre. Okej. Okay. Ale co to znaczy wypalenie rodzicielskie? To jest taki konstrukt badawczy, składający się z wielu elementów. I tam jest i osamotnienie, i poczucie winy, i wstyd, mm -hmm. i, i jakby poczucie bezradności, bezsilności, rozgoryczenia, samotności w tym rodzicielstwie, mm. niezdolności i nieumiejętności proszenia o pomoc, ale też odrzucenia społecznego, no bo my no, odrzucamy rodziców, kiedy, kiedy ich dzieciom czasami się coś przytrafia. No, ja prowadzę badanie nad mm. dorosłymi rodzicami, znaczy rodzice ja są zawsze dorośli, nad rodzicami, i dorosłych, uzależnionych od alkoholu, osób. Czyli to są już takie tacy rodzice około 70, 80 roku życia. I to są często rodzice, u których uzależnione dziecko mieszka, albo którzy na przykład sprawują pieczę zastępczą nad swoimi wnukami. Rodzice uwikłani we współuzależnienie. I mówię o tym po to, żeby Wam powiedzieć, że to są rodzice zupełnie porzuceni przez społeczeństwo. To są niewidzialni ludzie. Po pierwsze, nie bardzo interesuje nas ich los, dlatego że najczęściej wydaje nam się, że skoro tak sobie wychowali. Mhm. To niech sobie teraz to dziecko opiekują. To są rodzice, którzy bardzo często są obarczani, że najprawdopodobniej byli fatalnymi rodzicami, właściwie są winni temu, że ich dziecko cierpi. I zresztą delegowani są do tego współuzależnienia, bo jak my jako społeczeństwo nie wiemy, co z tymi uzależnionymi osobami zrobić, to mówimy to, co po taką 80 letnią mamę, żeby zciągnęła swojego syna z ławki, na której zasnął. No i to jest trochę też o tym, o części wypalenia rodzicielskiego, że My, po pierwsze, bardzo lubimy innych oceniać w rodzicielstwie i bardzo często przypisujemy sobie zasługi, jeżeli nasze dziecko funkcjonuje tak, jak sobie marzymy o tym, żeby funkcjonowało, a przypisujemy też innym przyczyny niefajnego funkcjonowania ich, dzie ich dzieci, czyli mamy taką, taką tendencję do atrybucji do wewnątrz. I bardzo często, niestety, kiedy coś się z dzieciakami dzieje, to Porzucamy tych rodziców, o czym zresztą mogą też opowiedzieć rodzice dzieci z niepełnosprawnością, bo to jest zupełnie inna historia, ale właściwie ten sam mianownik. Jesteśmy sami, nikt z nami nie chce rozmawiać, nikt nam nie chce. Pomagać, ludzie uważają, że to jest y, nasza odpowiedzialność, jedynie nasza odpowiedzialność. Czyli my jako społeczeństwo nie bierzemy odpowiedzialności za tych młodszych członków naszej społeczności, tylko uważamy, że jedynymi osobami odpowiedzialnymi za dzieci są ich rodzice. A w zasadzie jesteśmy przecież społeczeństwem, okay. <laughs> więc dlaczego tylko oni? Y, I to wypalenie rodzicielskie. Sprawia, że co prawda, my może bardzo chcemy, ale w takich warunkach nie da się być wystarczająco dobrym rodzicem. To znaczy, są warunki uniemożliwiające zdrowe, codzienne funkcjonowanie. I jeżeli jest dobrze, no to jest względnie dobrze. Ale jak popatrzymy, co się dzieje w tej chwili z młodymi ludźmi, zobaczymy, że co czwarty ma kryzys psychiczny, to moglibyśmy powiedzieć, że co w co czwartej rodzinie dobrze nie jest. I w takiej właśnie co czwartej rodzinie jest rodzic, który najczęściej czuje się wykluczony oceniony, osamotniony i bezradny. Więc mhm. jak myślę sobie, że marzymy o tym, żeby być lepszymi rodzicami to, i to jest ważne, ale jak nie będziemy siebie wspierać społecznie, to, to nasze marzenia będą trochę jak marzenia o tym, co przyniesie mi święty Mikołaj, jeżeli mnie zauważy. Mhm. Czyli Alba głębę rzeczy Musimy też się jakby uleczyć jako społeczeństwo po prostu, tak kolektywnie, jak rozumiem, oprócz indywidualnej pracy nad sobą. Mhm. Co możemy zrobić my, Wychowanie w latach 70., -tych, 80., -tych, 90. -tych razem. Popracować nad zaufaniem społecznym, w ogóle przyjrzeć się temu konstruktowi, o czym to zaufanie społeczne jest i dlaczego nie ufam innym ludziom, co to znaczy, że nie ufam instytucjom, co to znaczy, że w ogóle jesteśmy społeczeństwem, co to znaczy współpraca, co to znaczy komunikacja z innymi ludźmi i w ogóle tak się trochę zapytać samego siebie, czy ja lubię ludzi. Bardzo głęboko sobie zrobić taką małą, 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 poważną rozmowę ze sobą: czy ja lubię ludzi? Czy lubię też tych ludzi, z którymi się nie zgadzam? Czy mam kontrolę nad tymi wszystkimi rzeczami, które w każdym z nas się budzą, czyli nad zazdrością? Zawiścią, skłonnością do oceniania, skłonnością do etykietowania, czy panuje nad ukrytymi stereotypami, którymi się kieruje w życiu? Czy ja mam nad tym władzę? Bo najczęściej, jak nie mamy nad tym władzy, to nam się wydaje, że to w ogóle nas nie dotyczy. <noise> Więc dobrze by było sobie zrobić taką małą pracę wewnętrzną i zobaczyć, jakie tam cząstki, rzeczy, które mi utrudniają bycie fajnym, mądrym dorosłym, we mnie pracują. No i to jest taka pierwsza robota, którą mamy do zrobienia. A na ile. Teoretycznie dorośli jesteśmy tymi dzieciakami wychowanymi, nie wiem, z kluczem na szyi albo i bez klucza, być może huchano na nas w domu i dmuchano, mm -hmm. <laughs> e na ile, na ile jesteśmy dziećmi i kiedy twoim zdaniem zaczyna się ta mityczna dorosłość, prawdziwa dojrzałość? Czego mówisz mityczna? <grym> On jest jest dlatego, mityczna. że to jest jak święty Ja, ja nadal nie wiem, czy jestem dorosła. Czy Naprawdę serio nie umiem, nie umiem hmm. powiedzieć sobie szczerze, prosto do lustra, czy, czy, czy jestem dorosłą osobą. Nie, nie wiem. Czasem, no. czasem <grym> łatwiej mi to przyznać, a czasem aż dziwię się, że niestety muszę tutaj powiedzieć sobie, że nie. Nie jestem całkiem no. uczciwie. Tak, przynajmniej się nie czuję się przynajmniej chwilami zupełnie. No i to chyba bardzo dorosłym. zdrowo. To, to, ba to bardzo zdrowo. Nie to że to zauważyłam. bardzo pocieszające. Dziękuję za <laughs> słowo tuchu, otuchy. Wiecie, co dojrzało się trochę jak mistrzostwo. Czyli wszyscy chcielibyśmy do tego mistrzostwa dobić i być mistrze, mistrzami mistrzyniami, ale, ale nie, do, nie da się tego statusu utrzymać cały czas. Trochę jak, jak coś, na co ciągle musimy pracować, właściwie jesteśmy ciągle w drodze ku tej dojrzałości, i to nie jest tylko taka droga, która prowadzi do przodu, bo też lubimy się na niej cofać. I można by było powiedzieć, że nie, dość, że to jest jeszcze droga, to do tego jednego celu wiedzie wiele dróg, w których idziemy, po których idziemy w tym samym czasie, ale jesteśmy w różnych miejscach. I niektóre części nas są bardziej dojrzałe, inne części jeszcze wymagają tego, żeby dojrzały, po prostu, żebyśmy troszkę tym częściom pomogli i pomogły. I ważne jest, żeby rozumieć, jaki to jest ruch ku pełni, bo dojrzałość to jest pewna pełnia psychiczna, emocjonalna i społeczna, intelektualna, ale też pewna mądrość, czyli zdolność wykorzystania wiedzy, którą posiadam, bo mądrość jest przecież czymś innym niż wiedza. I te wszystkie elementy. One w nas pracują i pomagają nam wykorzystać swój potencjał, bo w zasadzie dojrzałość to oznacza, że ja mogę wykorzystać cały swój potencjał. To jest ten moment, w którym mogę skorzystać z tego całego aparatu. O ile ten biologiczny potencjał on się tak lubi. Podnieść i tutaj koło tam, nie wiem, chyba 25 rok, to jest ten moment, kiedy mamy hopkę, a potem już tylko dnia <grymianie> pochwaltu. <kładu. grymianie> <grymianie> tak. O tyle z do dojrzałością mamy inaczej, że tam się możemy unosić, unosić, unosić i w zasadzie możemy na każdym etapie swojego życia wykorzystywać. Adekwatny do tego momentu, do tego miejsca potencjał. Czyli to jest ciągle coś do zrobienia. Chopka jest przed nami. I to, że my sobie tak wędrujemy w tą i z powrotem, też wynika z tego, jaką mamy kondycję. Czyli czasem ja mogę wykorzystać mój potencjał i zachować się dojrzale, czyli po dorosłemu, ale czasem na przykład jestem chora albo mam gorszy nastrój i no, biorą, biorą górę nade mną moje wewnętrzne dzieci. Tak? Ja mam taką historię, którą teraz zresztą opisuję w książce, ale mogę wam zdradzić. Że siedziałam na jakimś takim bardzo poważnym spotkaniu, na którym to ono wymagało ogromnej dojrzałości. I pisałam sobie na kartce, nie wiem, czy ja, czy moje, cząstka mojego wewnętrznego dziecka, dupa. I tak myślę sobie, że to jest trochę też o tym, że jeżeli mamy to pod kontrolą, no to możemy to jakoś skontenerować po dorosłemu, ale ważne, żeby to widzieć. I dlatego nie ma tego miejsca, w którym my jesteśmy już dojrzali, tylko jest ta świadomość, taka mhm. przytomność tego, że jesteśmy w drodze. I trochę jak w praktykach uważności chodzi o to, żeby powiedzieć od czasu do czasu do siebie: zawróć, nie? Jakby powróć do przytomnego umysłu, który pomaga ci wybierać refleksyjnie, bo dojrzałość to też ogromna refleksyjność. Czy ty jako dziewczynka miałaś Barbie, prawdziwą Barbie? Miałam Barbie, mia miałam Barbie, ale jakoś tak lalki mnie średnio interesowały. Szyłam dla nich tylko ciuchy, no bo wtedy były modne takie, nie wiem, czy miałyście maszyny małe tak. dla dzieci, więc, więc szyłam tym lalkom ciuchy, bo zupełnie nie wiedziałam, co z nimi robić i jak się nimi inaczej, inaczej bawić. Ale miałam i Barbie, i Kena, i, i Baby Born. O, bo ja myślałam, bo takie były, można powiedzieć, dwa... Mm, Byłam jedynaczką, y więc miałam wiele. To możemy sobie podać ręce, bo ja też, ale, że była taka frakcja, Powiedzmy Barbie i frakcja Bobasów, czyli że czy, czy bardziej chcesz być matką dla lalki, czy bardziej ta Barbie ma być tobą? I mhm. czy tobie do tej Barbie frakcji było bliżej w związku z tym? Czy było dalej do był... wszystkich frakcji, <głos> 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 dalej ale dalej. dostawałam te różne lalki i kompletnie, kompletnie nie wiedziałam, co z, nimi, co z nimi zrobić. Miałam takie trochę inne zainteresowania w tym okresie, raczej drzewa, płoty, strzelanie z kuszy. <noise> też brzmi wspaniale. Ja pamiętam, że jak ja dostałam swoją pierwszą Barbie i tak niby mi też nie zależało, ale jak już ją dostałam, miałam chyba z 11 lat, więc... W sumie obiektywnie dość późno, to tak się przejęłam, że dostałam takiego bólu głowy, że teraz jak myślę o tej, tej konkretnej barwi, w tej konkretnej sukience, to od razu czuję tak podskórnie, coś biologicznie, ten taki <głos> <głos> Pamiętam dokładnie, jak bardzo bolała mnie z wrażenia głowa. A dlatego, że była Twoim marzeniem, tak? Upragnioną jakąś? No, na, najwyraźniej, najwyraźniej nagrodą jednak za coś. Jednak tak. Być może tylko tak um, udawałam, że nie, a, a jednak ona była jakąś. Bardzo jakimś dla mnie, pragnieniem. takim jakimś pragnieniem. Nie tak bar Barbie nie kręciły za bardzo, ale za to byłam pewna, że będę tak wyglądała, jak będę dorosła. O! Tak, a, tak. Byłam a, przekonana, a że tak będę. <śmiech> <śmiech> że Wszystkie kiedy dorośniemy, będziemy tak wyglądać. Ale też chodzi o proporcje ciała, Naprawdę, tak? Naprawdę tak myślałam, że <laughs> tak wygląda właśnie o to dorosła kobieta i że tak się jak, jak się bardzo postarasz, to taka będziesz. Więc, więc myślę, że, że sporą pracę musiałam wykonać nad tym, że jednak mam 1,60 m, <laughs> moje proporcje są zdecydowanie inne, a teraz Pracuje nad tym, że się starzeje i to jest też dla mnie zaskoczenie, bo myślałam, że tego po prostu nigdy nie doświadczę. Więc Prawda. trochę tak, trochę te, te, się te, nie starzeją. Nie, nie starzeją się. Te historie, te opowieści o tych kobietach. Nie wiem, czy pamiętacie taki serial Powrót do Edenu? Oczywiście, chyba Oczywiście. ją wyrzucił za burtę. <noise> tak. I ona potem miała tę operację plastyczną, była taka piękna. No to, to, to te różne se seriale bardzo wpłynęły na przykład na moje postrzeganie procesu starzenia się, tego jak wyglądają kobiety, no jakby z, z jakimi defektami, dziś mogę to nazwać zupełnie inaczej, z, z moją różnorodnością, ale z jakimi defektami można się zgodzić, a z którymi trzeba rzeczywiście bardzo intensywnie, intensywnie walczyć, więc jeszcze trochę walczę. Tak szybko się nie poddał, ale rozumiem, że ludzie się starzeją. A oprócz y, powrotu do, do Edenu, jakie były takie highlighty, jeśli chodzi o y, Twoje dzieciństwo, serialowe, filmowe? Co pamiętasz? Co kształtowało Twoje dzieciństwo tak filmowe? Też mówiłaś o tym, że te same filmy też nas podobnie jakoś kształtują, więc mam nadzieję, że odnajdziemy się też w Twoich. <laughs> Mnie bardzo Ty, westerny, tak. akurat osobiście. <laughs> Western to był ten, ten rodzaj kina, który uwielbiałam. No i oczywiście wszyscy policjanci z Miami i te wszystkie kryminały, które się wtedy pojawiały. Też te militarne firmy, filmy, bo to były też lat 80., 90. to takie filmy, w których rzeczywiście te militarne kawałki mm -hmm. się pojawiają. I to w, w, wpływało na mnie, ale wydaje mi się, że na wszystkich nas wpływa, wpłynęła i, i doktor Queen i jakiś tam na personel. Nie tylko Rambo, prairie. nie tylko Roki, ale też doktor Queen. O roku do tej pory, exactly. kiedy i się nie chcesz biegać, się tam, to, to, Tak puszczasz ten fragment, tak motywacyjnie jak bardzo, rozumiem, bo się zaczyna już rozgrzewać. Jak do szary walki. Tak szary dresik. I skody oczywiście ja, jakiś zapis. Jest, więc bardzo nas kształtowały. Popatrzcie, że też te, te seriale miały taką ogromną różnorodność e, wbrew pozorom, mm -hmm. choć łączyła je pewna e, fikcyjność. I tak, to Ja też bardzo wierzyłam, że tak jest w dorosłym życiu. To znaczy, że właściwa rodzina, na przykład taka zdrowa rodzina, to taka, która się nie, nie, nie kłóci, jak w Seven Heaven. Mogą mieć siódemkę mm -hmm. dzieci, wspaniałe tak, życie seksualne i wszystko jest wspaniale. Albo w domku I, no. na prerii. Także ta, 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 idealna rodzina, bez skazy eee, bardzo. Bardzo też taka pokorna wobec, wobec różnych rozdań losu, przyjmująca je zawsze z godnością tak. i z pokorą. Mhm. A zapytam, czy jesteś ciekawa tej serii, która się zaraz zacznie, którą ja nazwałam roboczo Festiwalem Nostalgii. Teraz można zobaczyć m.in. Indiana Jonesa, za chwilę pan Kleks, pan Samochodzik mhm. i. i, i, i Znacholę. No ja znachowo. Ale Stanger Things też wprowadziło ten, ten element, nie? jakby te, 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 tamtego, tamtego czasu, taki powiew. Nie bardzo pochłonął ten serial. Tak? Dark też trochę tak zrobił w tamtym klimacie. Nie? Ale Chociaż to nie są realia Stany Zjednoczone, tu Niemcy, to jednak jakoś czujemy, że to. Ale nawet, chłopcy, prawda? planszówki, tak. banda, to właśnie te płoty, to taki mój klimat. Tajemnice. My wszędzie wtedy wężyliśmy tajemnicę, prawda? Wszystko było tajemnicze. Ja miałam taki Jakiś czas. I zawsze gdzieś czyhał. Na przykład szukałam w domu w takich szafkach, gdzie były dokumenty, czy może są tam jakieś dokumenty, że ja jestem adoptowana, bo to często był wątek tak, tak. Ja że okazuje się, że jesteś adoptowana, co było oczywiście jakimś no, moim nowym myślem, ale chodziło o tą taką no, atrakcyjność tego życia, że to a czy to właśnie była nasza ucieczka? Trochę te filmy były naszą ucieczką od tej naszej prl rzeczywistości? Czy po prostu to było odzwierciedlenie tego, co się dzieje w naszych głowach? Te takie tajemnice, że dzieci tego, czy młodzi tego potrzebują, że wszędzie to widzą, tak? Tak wielu rzeczy jeszcze nie rozumieją i nie wiedzą. Znaczy to bardzo ciekawy wątek i myślę, że bardzo zdrowy akurat, jeżeli chodzi o to pokazywanie tajemnic, rozwikływanie mm -hmm. zagadek, te, te bandy, grupy współpracy z, Buller, z tak jakby ta książka, którą się wielokrotnie czyta, to bardzo, bardzo ciekawy wątek, który moim zdaniem pokazywał, jaka była nasza ciekawość życia. Mm -hmm. I że tamte narracje lat 80., -tych, 90., -tych, one trochę tą ciekawość świata budziły, no z racji tego, że ten świat nie był dostępny, a potem, mm -hmm. jak już był, no to wszystkiego byliśmy po prostu bardzo głodni. I myślę, że to jest taka naturalna część ekspresji. I motywacji, którą każdy z nas ma. Jak zobaczymy małe dziecko, które tam pełza po podłodze, po no to ono też jest ciekawe wszystkiego, wszystko chce włożyć do buzi, sprawdzić, zrozumieć. I my też to robiliśmy. To znaczy, byliśmy chyba bardzo przekonani też o tym, że jesteśmy sprawczy. To jest ta część naszego, naszego pokolenia. Ja jej nie opisałam, bo oczywiście opisałam deficyty, ale na pewno tym, co nas mocno charakteryzuje, to jest ogromne poczucie sprawczości, z czego, które trochę czasem się wykoleja, bo oczywiście też trochę mamy takie kłopoty z tym, że na przykład de, polska definicja przedsiębiorczości polega na tym, żeby tak zrobić, żeby nie zapłacić podatku. I to już jest niekoniecznie sprawcze, tylko to jest normalizowanie niezdrowych zachowań. Więc jak nie drzwiami do oknem, no mamy takie powiedzenia i i tak. mamy taką skłonność do tego kombinatorstwa, która się bierze z głębokiej sprawczości, ale jest w tym taka jakaś zawadacka nutka, która pozwalała nam wtedy w, tych szarych, w tym szarym świecie, jednak, jednak mieć fascynującą przestrzeń dla siebie. Być może była to ucieczka mhm. od, od tych samych mundurków, od takiego systemu wychowania, od jednego sztywnego sposobu myślenia o tym, jak to, jak to życie powinno wyglądać, od tego, że, że każdy właściwie miał zmierzać do tych samych celów. Trochę to było takie nudne, no, mało mieliśmy do wyboru. Teraz dzieciaki mają znów odwrotną sytuację, to znaczy one są bezradne wobec nadmiaru propozycji, jakie składa im świat. I ja się im nie dziwię, że jedyne co mogą zrobić, to oporować. Czyli tak jak my byliśmy bardzo zmotywowani do tego, żeby eksplorować, mm -hmm. tak oni naturalnie oporują, bo świat ich eksploruje. I mamy trochę drugą stronę tego samego medalu. Zobaczymy, dokąd to też doprowadzi. No właśnie, ty jesteś autorką, znaczy taką jakby konsultantką, też współ, współ, współpracowałaś przy raporcie y, młode głowy tak w fundacji Unaweza. Y, y, tak jestem ekspertką w ogóle w projekcie, y, projekcie młode głowy tak właśnie i y, y, czy jest y, jakieś takie Kolektywne doświadczenie, bo tak jak my myślimy sobie o naszych latach, jakoś kształtowało nas PRL. A czy ci młodzi ludzie mają takie jakieś doświadczenie wspólne? Czy właśnie czymś wspólnym jest to, mają. o czym teraz mówisz, Takie nadmiar bodźców? I czy w związku z tym oni się czują jako pokolenie jakimś takim wspólnym teamem? Czy jednak każdy tak chce się zamknąć w swojej bańce? Oni się czują. Większość z nich, są takie badania, akurat Terobianowa era. Cytowała nowa Era, no. ale nie powiem Wam, kto je zrobił, które pokazują, jakie są grupy. Aha, już wiem. Jeżeli Was interesuje, to ten podział jest u w książce Ustyny Słuchackiej Pokolenie Zmiany. O, o. I tam tak, jest taki tak. podział na tych młodych ludzi, taka największa z nich grupa to są dzieciaki, które, dla których najważniejsze jest bycie w grupie. Bycie razem, to mhm. to jest ten ich motyw przewodni, kolektywność. I to, to jest yy, super ważne, bo to jest to, czego my nie umiemy, tak? Yy, więc to, to, to jest ich wspólne doświadczenie. No na pewno internet, pojawienie się internetu, pojawienie się takiego... Yy, taki yy, Japoński filozof, którego nazwiska nie wymienię, który mieszka w Berlinie, on stworzył świetną koncepcję w książce Społeczeństwo Zmęczenia, mówiącą o tym, że kiedyś wróg pochodził z zewnątrz, czyli mieliśmy taki immunologiczny system patrzenia na zagrożenia, one pochodziły z zewnątrz, więc ustanawialiśmy różne granice. A teraz dzieciaki mają trochę inną sytuację i ludzie, bo on tak jakby pochodzi z nadmiaru tego, co nie, czego nie możemy nazwać czymś złym. Mhm. Sam internet w sobie nie jest czymś złym, ilość propozycji różnych nie jest czymś złym, natomiast kiedy kiedy mamy tego nadmiar, to to zaczyna nas niszczyć od środka. I trochę jest tak, że ten wróg już nie stoi u bram, tylko w zasadzie mieszka w nas. I wszystko, co jest dobre, może być jednocześnie złe, kiedy jest tego za dużo w nas. I dlatego jesteśmy tak zmęczeni, dlatego mamy taki ogromny problem z tym, żeby rozpoznawać, że jesteśmy zmęczeni i przemęczeni. Chociażby mamy syndrom zdalnego zmęczenia, więc to jest doświadczenie mhm. tych młodych ludzi. Dla nich świat wirtu wirtualny, choć nie lubię tego określenia, ale powiedzmy świat cyfrowy jest Światem, którym towarzyszy od zawsze. Oni od zawsze żyją w dwóch przestrzeniach, które się mhm. intensywnie przenikają, ale też żyją, na przykład wśród dorosłych, którzy nie radzą sobie z utrzymaniem bezpieczeństwa w świecie. No bo jak sobie myślę o dziecku mhm. lat dziewięć, które słyszy od dorosłego, nie może, nie, na hejt nie możesz reagować, a właściwie żadnego innego narzędzia my nie mamy. No trochę sobie myślę, to to jest taki świat, w którym nie mogę pomyśleć o dorosłych, że, że, że mogą mnie ochronić w każdej sytuacji, bo, bo nagle się spotykamy z taką sytuacją, w której nie mogą mnie ochronić. Pozostają bez, bezradni wobec ogromnych zagrożeń. Więc to jest na pewno ich wspólne doświadczenie. Pandemia będzie ich wspólnym doświadczeniem. Ten taki cały wątek związany z izolacją. To dla wielu dzieciaków to był taki ważny okres w życiu. Chociażby moja córka w pandemii właściwie skończyła całe liceum, czyli była hmm. tylko, zdążyła być tylko w pierwszej klasie kawałek, a potem już do matury w zasadzie siedziała w, w swoim pokoju. I myślę, że to zostawia w nich ogromny, e, ogromny ślad. No zobaczymy. Niektórzy mówią, że to, są, to jest pokolenie płatków śniegu, że, że każde jest trochę takie e, delikatne. Ja nie lubię tego określenia, bo ono trochę podpowiada, że te dzieciaki są za słabe. A ja myślę, że one są dużo silniejsze od nas. Tylko mówią o tym, czy, o czym my nie umieliśmy mówić. Że mówią o tym, że są smutne, albo że nie mają na coś ochoty, albo wyrażają głośno swoje poglądy, są asertywne, i dla nas to jest słabość, bo im się no mówimy, że im się na przykład nie chce pracować, mm. a one po prostu podążają za swoimi wartościami i zdecydowanie wolą żyć niż pracować. Więc to jest silne pokolenie, które zapoczątkuje zmianę, tak jak Justyna Słuchacka napisała. No i jestem bardzo ciekawa tej zmiany i też jestem ciekawa, czego się my od nich nauczymy. Mm. Ćwiczę teraz jogę z taką, praktykuję się, mówię, ale ja ćwiczę. <śmiech> 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 ćwiczę teraz <laughs> jogę z taką parą młodych ludzi, którzy prowadzą te zajęcia i jest to dla mnie fenomenalne, że oni prowadzą te zajęcia w jakichś takich basicowych, zwykłych dresach, nie ma tam tych gongów, tam nie ma tych zapożyczeń kulturowych, które robią całą tą aurę, tylko sobie razem praktykujemy w jakiejś takiej też uczciwości, gdzie jesteśmy i o czym to jest. Jestem po prostu ogromnym wrażeniem tego, jak oni się pozbyli tej całej... Ci, ci młodzi ludzie, mam nadzieję, że reszta również tej całej aury, którą my wytwarzaliśmy wokół siebie na różnych płaszczyznach, takiej zasłony dymnej e, dla niskiego i pokruchotanego poczucia własnej wartości, bo oni już to poczucie wartości mm -hmm. mają umocowane. Ale wracając do badań. Badania pokazały, że doświadczeniem wspólnych, wspólnym tych młodych ludzi jest ogromne poczucie takiej bezradności wobec sytuacji takich nawet nietrudnych, tylko związanych z wyzwaniami dnia codziennego. Hmm. Czyli te dzieciaki nie wierzą właśnie nie, nie są sprawcze, nie wierzą, że sobie poradzą i mają w połowie, przynajmniej połowa ma skrajnie niskie poczucie własnej wartości. Czyli Trochę zaprzeczam sama sobie, ale pewnie są i takie i takie dzieciaki, więc to jest ich doświadczenie. Du dużo dramatycznie przeżywają też kryzys psychiczny. To znaczy szybciej się pojawiają zachowania samobójcze myśli samobójcze często się pojawiają u nas wszystkich, ale u nich bardzo szybko ten kryzys przyjmuje taką trajektorię ku już zachowaniom ryzykownym i samobójczym. I to jest niepokojące, bo liczba młodych ludzi, którzy podejmują zamachy samobójcze, wzrosła na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 140%. To jest jak. Mm. Taka, siężba, taka dane Wobec której naprawdę ja już czuję ogromną bezradność, mimo że na co dzień pracuję też z dzieciakami. Do jakiego stopnia możemy tutaj my zaradzić tej sytuacji? Ile jest w naszych rękach, jak ty to widzisz? Ojej, właśnie ja to tak widzę teraz, <grym> że. Mm, na pewno nie możemy za bardzo rozwijać takich fantazji o tym, że to jest w ręku pojedynczej osoby, która opiekuje się tym dzieckiem. Znaczy, dopóki nie uznamy, że problem związany z kryzysem psychicznym jest problemem społecznym, a nie tej rodziny, tej matki, tego ojca, to nie zatrzymamy tej fali. Bo to, co się dzieje z tymi młodymi ludźmi, oczywiście jest pokłosiem też tego, co, jakie postawy ma ten rodzic i jak, jaka jest ta rodzina, ale jeszcze większym pokłosiem tego, jakie to jest społeczeństwo i w jakiej kulturze żyjemy i czym karmimy te nasze dzieci, właściwie czym media je karmią. Mm -hmm. Więc na pewno musimy zmienić narrację na temat kryzysu psychicznego, że to jest nasze zadanie i nasza odpowiedzialność wobec tych dzieci, również wobec tych rodziców. Jak możemy im pomóc? I popatrzcie, jest taka świetna instytucja, która prawie przepadła w naszych narracjach to jest instytucja ciotki i wujka. Za naszych czasów. Ja no jestem tak. ciotką. Jestem super ciotką, bym powiedziała. Ja tak bym więc no. tak. E, jedna na trzy no. osoby jest ciotką. No. Tak, ale kiedyś to, to była taka norma, nie? że tam tak. jakieś ciotki były i wujkowie, oni podejmowali role społeczne wobec naszych dzieci. Na szczęcie, Sąsiadka tak. to też była jakaś tak, rola była społeczna, ciosia, no. tak? jakaś mhm. ciocia. A dziś jest trochę tak, że ograniczamy ten repertuar dorosłych, mądrych dorosłych, którzy mogą coś wnieść do życia dziecka, do rodziców względnie to jakiegoś prawda, rodzeństwa. I to z jednej strony jest. Dobrze, bo jak powiedziałyśmy, na przykład nie wiąże się z jakimś takim nadmiernym że ktoś, gdy strzepnie, że, tak. Ktoś, tak. Trzepnie, tak. że wujek cię trzepnie po uchu, czy zrobić ci charakterystycznego polika, ściskanie polików. Pamiętacie? Ściskanie polików przez pamiętam. wujka, albo ucha koszor, jeszcze, tak. albo wykrącenie <noise> ucha. A z drugiej strony, jak mówisz, no jak, jak rozumiem to także zagrożenie, bo rodzice są zostawieni sami sobie. No Już tylko, tylko w zakresie tego jednej, tej jednej maleńkiej komórki, nawet nie społecznej. tylko, rodzice, ale. Jeszcze dzieciaki, bo no tak. jak ja mam taką fantazję, to jest moje słowo klucz do wszystkiego, ale jak ja mam taką fantazję, że mój repertuar emocjonalny, społeczny, kom moje kompetencje są wystarczające do tego, żeby moje dziecko miało, miało szeroki wachlarz mm -hmm. wyboru, jak ma się zachowywać, to to są bardzo niezdrowe fantazje. Znaczy, moje dziecko potrzebuje wielu wzorów osobowych. I ono potrzebuje kontaktu z innymi mądrymi dorosłymi, bo my tylko w tym zespole różnych mądrych dorosłych tworzymy jedną postać dorosłego, który wnosi. Mhm. I nie możemy tych naszych dzieci okradać z tego e, wpływu innych ludzi, bo jest duże prawdopodobieństwo, że w wielu przypadkach ten wpływ innych ludzi, te zasoby innych ludzi dla tych dzieci będą kluczowe. Nawet tak my rodzice chcielibyśmy, żeby kluczowe było, była nasza obecność. Mhm. E, to czasami zdarza się zupełnie inaczej. I to jest z jednej strony trochę smutne, bo chcielibyśmy być tutaj najważniejsi, a z drugiej strony bardzo odbarczające. Bo ów, bo to znaczy, że poza mną mogą być jeszcze inne, mądre, dorosłe osoby, które temu mojemu dziecku dadzą to, czego ja nie mam, żeby dać. Tak. Bo nie mam z czego. To jest bardzo fajne, co mówisz, że mamy to piękne powiedzenie, że to wioska wychowuje, znaczy ta cała wioska wychowuje dziecko, tak? nie tylko mama i tata, tak? tylko że my wszyscy jako społeczeństwo. I też mamy tak. prawo prościej pomoc, jak rozumiem, też, też naszych jako najbliższych, jeśli też na myśli, państwo tak? nie jako, ciało, jako rodzica. Może to jest właściwie pocieszające, bo wyobrażam sobie i też widzę, jak funkcjonują współczesne rodziny. Bardzo wiele z nich naprawdę funkcjonuje tylko w tym zakresie, w jakim mhm. żyją na co dzień. Życie pędzi, płynie, cały czas jesteśmy zapracowani, a jak nie jesteśmy zapracowani, jest weekend, to wymyślamy, żeby nie wiem, jechać na weekend do jakiegoś innego miasta, do jakiegoś innego kraju i na ten czas, nie wiem, ze znajomymi, z bliskimi, takimi jakby bliskimi, rodzinnymi, zwyczajnie brak nam czasu, a być może dla kogoś to w ogóle jest wyzwala słacie wyzwalające, tak sobie o tym myślę, żeby, żeby się nie silić na ten super organizowany weekend, nie wiem, na basenie, w wodnym parku gdzieś i gdzieś, tylko po prostu usiąść ze znajomymi, świetnie z nimi porozmawiać, wreszcie się rozmawiać. Zluźnić, więc właściwie to może wcale nie jest wyzwanie, żeby szukać dalej, tylko to w ogóle też może być dla nas wielka ulga. jak Jasne. Myśleć, Dobrze by było, żebyśmy też przestali się tak strasznie bać tego wpływu, bo my jesteśmy tacy bardzo, mm -hmm. wiecie, przewrażliwieni na punkcie tego wpływu. Tak trochę obserwujemy, jak jakieś dziecko znajomych, to, to często słyszę w gabinecie, zachowuje się w sposób, który niekoniecznie nam odpowiada, to już chcemy zrywać te relacje, bo będzie miało zły wpływ mm -hmm. na naszego bąbelka. Tak. Mm -hmm. <laughs> A przecież o to chodzi, żeby to nasze dziecko miało kontakt z różnorodnymi zachowaniami, róż, różnymi reakcjami. No nie chodzi o to, żeby też utrzymywać relacje z kimś, kto ewidentnie daje naszemu dziecku alkohol na przykład, nie. tak? Do spróbowania, ale, ale chodzi o to, żeby dopuścić tych innych ludzi też uwierzyć, że tam jest jakaś mądrość, która, mhm. której, która może być cenna dla, dla mojego dziecka. Jak się cofniemy trochę w czasie to troszeczkę sobie zobaczymy skąd się też to wzięło, dlatego że w latach 80., jeszcze zanim nastąpiła transformacja, było takie duże przekonanie o tym, że to szkoła ma uczyć, a dom ma wychowywać, ponieważ bano się tych wpływów wychowawczych państwa na dzieci mhm. z wiadomych powodów. I to myślenie nam zostało. Ja do tej pory słyszę nauczycieli, że oni nie są od wychowywania, I, i wtedy mówię o tym, wszyscy jesteśmy, od wychowania, mm -hmm. dlatego że jak mi dziecko jakieś wjeżdża na przykład w biedronce koszykiem w plecy, <laughs> i ja mu zwracam grzesznie uwagę, że, że mi to przeszkadza, to ja też to dziecko ku czemuś prowadzę, ku jakimś wartościom, ja je wychowuję. I to ma taką bardzo niebezpieczną stronę, kiedy my się zwalniamy z, tego, z tej odpowiedzialności, bo wtedy zajmujemy się tylko tym, jak wychowujemy nasze dziecko. I inne nas nie obchodzą. Posłuchajcie czytelników, poradników na temat dzieci. Jak ludzie mówią, to nie jest dla mnie, ja nie mam dzieci. Wszyscy mamy dzieci, Wszyscy bo mamy jesteśmy w społeczeństwie, tak? w którym żyją też dzieci. Mhm. Więc czy mamy te dzieci, mamy dorosłe dzieci, czy małe dzieci, lubimy czy nie lubimy, musimy wiedzieć, jak się komunikować mhm. z tą częścią naszej społeczności. A tego nie robimy. Co więcej, bardzo często słyszę, że, że te dzieci są w różnych przestrzeniach coraz mniej mile widziane w zasadzie, najpierw ta pozycja dziecka w społeczeństwie była bardzo, bardzo znikoma. Potem tego dziecka było coraz więcej, nawet tych jeszcze nienarodzonych dzieci, bo już te w brzuchu miały jakieś imię i jakby tutaj zajmowały przestrzeń. A teraz znowu zaczyna się taka dyskusja na temat tego, gdzie my te dzieci możemy w przestrzeniach społecznych wpuszczać, nie wpuszczać, czy, czy one mogą mówić głośno, czy nie mogą mówić głośno, czy mogą się śmiać przy śniadaniu na przykład. I, I wydaje mi się, że to jest bardzo ogranicza, bardzo duże ograniczenie praw młodego człowieka. To znaczy, pewnie, jeżeli powstaje jakiś hotel, który jest tylko dla dorosłych i tam nie ma dostępu do dzieci, po to, żeby też te dzieci na pewne rzeczy nie patrzyły i wiadomo, żeby, żeby można było też odpocząć, to jest okej. Okay. Ale nie, musimy sobie zdać sprawę z niebezpieczeństwa takich narracji, że nie wszystkie przestrzenie są dla, dla dzieci. I że dzieci nam przeszkadzają, bo to jest dyskryminacja. Tak, no znamy z historii takie, to aż się przypominają takie kartki czy ogłoszenia, że komuś tam wstęp jest e, wzbroniony, tak? Żeby Proszę piłką tutaj, nie grać tak. pod moim oknem. Albo, Albo nie śmiać tak, się tak, za, tak, głośno. Tak, za głośno. Wszyscy mamy dzieci. Bardzo podoba mi się ta, ta puenta tak, naszej rozmowy. Tak. Wszyscy mamy dzieci. Zadbajmy też o dzieci <laughs> nasze, wewnątrz, nas samych, czyli. I bardzo Ci dziękujemy, Joanno, za rozmowę i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy. Powiedzieliśmy przed chwilą, że mamy teraz prawdziwy wysyp sentymentalnych filmów, seriali, które przynoszą nas z powrotem do dzieciństwa, choć nie do końca z powrotem, bo to jest nowa interpretacja. Co cię ostatnio zachwyciło albo co wywołało właśnie jakieś takie uczucie melancholii? Może Jak bym, oglądałaś? Może bym zaczęła od Indiany Jonesa, bo już jest od pewnego czasu w kinach, ale e, ponieważ został wyprodukowany w Wytwórni Disneya, no to prędzej czy później będzie także na platformie Disney. Plus. Jak już mówimy o Disneyu, to na platformie Disney Plus jest dostępny. Cały cykl, cała seria Indianów, Jonesów. Można sobie przypomnieć, co tam się działo wcześniej. Wszystko. A ten najnowszy, czyli Artefakt Przeznaczenia. Nie wiem, czy widziałaś już, Joasiu, ten film. Nie, nie, zachęć mnie albo zniechęć chyba tak. Tak, no zachęcę, wbrew pozorom. Mówię wbrew pozorom, bo ja sama szłam z takim nastawieniem, że to się nie może udać. Kiedy usłyszałam, że Harrisona Forda jeszcze odmłodzą o kilkadziesiąt lat, to pomyślałam sobie O oh, come on. co to są za efekty specjalne, to nie, nie może mhm. zadziałać, a tymczasem okazuje się, że to właśnie działa i chociaż każą nam... Ale nie jest cały czas odmłodzony, tak? No właśnie nie, okay, to, to i tutaj, tutaj przy odrobinie serdeczności i ten fragment, który zaczyna film, można przyjąć jako całkiem udany, a potem jest naprawdę dobrze, bo kiedy Harrison Ford jest już emerytem, zgorzkniałym, wściekłym właściwie, na cały świat robi się naprawdę ciekawie. A przede wszystkim pojawia się tam e, Phoebe Waller Bridge, e, czyli gwiazda serialu chociażby Fleabag i ona rzeczywiście dodaje mnóstwo uroku e, tej produkcji, e, temu filmowi ale też chociaż filmowcy w tym przypadku naprawdę puszczają wodze fantazji, tam się naprawdę dzieją rzeczy niesamowite. To to ogląda się to całkiem w porządku, mało tego, nawet się na sam koniec wzruszyłam, popłakałam, jest taka dramaturgia na końcu. I, i wiem, że nie tylko ja rozglądałam się po sali, nie byłam jedyna. Ale przeniosłaś się do tych wrażeń, do tych pierwszych ekscytacji z dzieciństwa? Jak oglądałaś? India Czy w ogóle byłaś fanką Indiana Jonesa? Co byłam fanką Indiana Jonesa, tak, seria z lat 80., natomiast na pewno nie jestem fanką tej próby wskrzeszania Indiany Jonesa z 2000 2008 roku. Pamiętasz mm -hmm. Królestwo Kryształowej Czaszki? Z Kate To y, tą taką groźną przeciwniczką. Tak, to z, z zdecydowanie mnie rozczarowało, a ta wersja ma coś w sobie mocno z takiego ducha, właśnie y, przeszłości. Świetne lata, końcówka lat 60., y, pokazany Nowy Jork, ale jednocześnie mm -hmm. ma coś bardzo z tego, właśnie ducha Indiany Jonesa z lat 80. -tych. Także polecam. I miss waking up every morning. Wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Those days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. I don't believe in magic. Ah. But a few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe, it's how hard you believe it. A jeśli mowa, nadal jesteśmy przy temacie nostalgii, sentymentów i powrotu do przyszłości, to chciałabym porozmawiać paradoksalnie o czymś, czego nie można obejrzeć, ale zainspirowała mnie twoja rozmowa, Joasiu, w mm -hmm. Zwierciadle. Rozmowa z Kasperem Bajonem, świetnym scenarzystą. Scenarzystą bardzo ciekawym, mm -hmm. między innymi, Wielkiej Wody. I mówicie tam, między innymi, o strajku scenarzystów w Stanach Zjednoczonych. To takie wydarzenie, które sparaliżowało produkcję bardzo wielu filmów i seriali. I właśnie, między innymi, przez to nie możemy obejrzeć, to znaczy, bardzo opóźniło się bardzo się opóźniła produkcja Stranger Things y, piątego sezonu, także musimy zostać na razie przy czterech i albo sobie je przypomnieć, albo je odkryć. I ty lubisz w ogóle ten serial? Jaki masz do niego stosunek? Bardzo lubię. Myślę, że jest to serial, który oglądają zarówno dzieciaki w wieku bohaterów, y, którzy tam są zaprezentowani, jak i. Jak i takie starsze dzieciaki jak my bo to myślę, że to pierwsze skojarzenia jakie wszyscy mieliśmy no to Gunis, na przykład, które IT tak. e, e. 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 te wszystkie takie um, te wszystkie takie y, filmy i jakieś takie seriale i odcinki gdzie dzieci jeździły na rowerach, szukały starych Goonies. map, y, nie wiem, y, łączyły się przez ewentualnie krótkofalówki ze sobą y, i ma to taki y, urok y, no takiego świata, którego już chyba teraz nie ma, no Teraz wszyscy łączymy się przez komórki. Nawet słyszałam o takim badaniu, że przeprowadzono wśród nastolatków, czy potrafią się umówić ze sobą w konkretne miejsce na konkretny dzień bez komórki. Było to dla nich bardzo trudne. A kiedyś się stawało, po prostu pod oknem i się krzyczało i wyjdziesz. I ten serial. Myślę, że dla sobie nas coś też jest trudne. Takiego. Ja Myślę, też sobie trudno tak. wyobrazić, że bez komórki się z kimś umawiasz. A masz tam ulubioną postać w tym serialu? Ja lubię ich wszystkich, chociaż tu, tu mogę ci za, za, za Zaskoczyć, zaskoczyć tak. jeszcze raz powiem, <grym> ponieważ y, ja bym nie wybierała wśród y, dzieciaków. Moją ulubioną postacią jest tam postać grana przez Winona Ryder. Uwielbiam tę matkę, ponieważ to chyba już Ci mówiłam wcześniej. Y, uważam, że to jest właśnie taka matka, która w przymiotwie do tych wszystkich rodziców z tego serialu, ale też z rodziców y, i w ogóle z tego, od, z tego klimatu, który pamiętamy z naszego dzieciństwa, jest autentycznie zainteresowana tym, co jej dzieci czują, y, co się z nimi dzieje i wierzy im we wszystko. Nie no mówi, właśnie, że wiesz, zmyślasz, że, że. Skąd potwór u nas? W ogóle co ty mówisz, tylko... No, wchodzi w to, wchodzi to razem ze swoimi dziećmi i bardzo mi się to podoba. Ja zawsze się ba bałam, co by było, gdybym ja spotkała kosmite, ja, <grym> albo tak? się ducha, czy, <grym> czy moi bliscy by, by rzeczywiście mi uwierzyli, czy od razu mnie spisali na straty. To jest taka jedna z moich obaw, także zgadzam się. Tutaj ta, ta, ta postać grana przez Wainon Rider jest rzeczywiście pod tym względem absolutnie fantastyczna. A ja myślę, że dla mnie no. ta produkcja braci Daferów, bliźniaków Daferów, Którzy zresztą o, o, z tego co pamiętam, to zanim im się w ogóle udało e, dobić do Netflixa, to bardzo wiele e, studiów, producentów odrzucało ten tak. pomysł ach, no niech, nie, niech żałują. Pamiętam, że, że to, co na mnie zrobiło wrażenie i strasznie mnie zdziwiło, to, że mam w ogóle ochotę oglądać produkcje, gdzie głównymi bohaterami są dzieciaki. Mm -hmm. Dzisiaj to jest oczywiste. Mamy Janke Dalt, ten, cała ta gałąź filmów, seriali, książek, to jest oczywistość. Ten rynek mm -hmm. się niesamowicie rozrósł. Rynek książek, literatury, właśnie filmów i seriali dla dla młodych widzów, którzy oglądają też zupełnie, zupełnie inaczej młodzi, bardziej duchem niż, niż tak rocznikiem. A wtedy to nie było takie oczywiste. Ja pamiętam, że chodziłam na większość takich produkcji z obowiązku z własnym dzieckiem, bo, mu, mu się, bo oglądaliśmy coś dostosowanego do, do, do mojego syna a, i, i, i czułam ulgę, jak byłam zwolniona z tego obowiązku, a tymczasem rzeczywiście te, te historie dzieciaków mnie bardzo wciągnęły. A kto jest twoim ulubionym bohaterem? A wiesz, jak powiedziałaś o Winoni Rider, to pomyślałam dokładnie to samo, że jednak chciałabym tak? chciałaby być chyba po prostu taką mm -hmm. mamą, która wierzy, e, wierzy dzieciakom albo w ogóle nawet nie mamą, no po prostu osobą, która uwierzy każdemu e, kogo zna, że, no nie wiem, coś tak niesamowitego um, te, um, się, się mu jej mm -hmm. zdarzyło. Hawkins will fall. My friends need me. Skoro mówimy też o dzieciakach, to, to może pan samochodzik z naszej, z naszej działki, z naszej polskiej, bo Wiec, wiem, że widziałaś. Tu. Widziałam, to. ale chciałam powiedzieć, nie wiem jak to się wydarzyło, ale ja się nie wychowywałam na panu samochodziku. Naprawdę? Szatana z ósmej czy z siódmej klasy? Bo już teraz przez chwilę się zastanowiłam. Szatan... Siódmej? Z siódmej? No dobrze, to szatan już szatan z koniec z, tym, z tą tak. kompromitacją. Dobra. To się sprawdzi. <grym> <Sprawdzimy>. <grym> e, to pamiętam, ale nie wychowywałam się na panu samochodziku, więc to dla mnie był e, taki Taka pierwsza jego odsłona. Znaczy, wiem, że istniał taki cykl ze Stanisławem Mikulskim, ale to nie było coś, co ja tam śledziłem już bardziej stawkę większą niż życie z nim, jeśli mam być szczera. Mm -hmm. Ale yy, ten, Bo tam mówisz jest... o tym serialu z 1971 tak, roku, prawie, gdzie tak. pan samochodzik ma twarz Hansa <laughs> Klossa. Ale pamiętasz go, czy w ogóle myślisz, że go nie widziałaś? Ja go nie widziałam. Yy, A to ty go może, tak, bo no ja sobie ja troszeczkę mam... powtórzyłam ten serial Dokładnie, z okazji mamy dwa ekranizacji inne nowej. Z punktu widzenia w związku tak. z tym, no to powiedz, jaki twój jest. Nie chcę nikomu deptać jego wspomnień i yy, jego nostalgii, ale niestety, yy, według mnie, nie, no, no nie przetrwał yy, yy, w takiej nienaruszonej formie, jeśli chodzi o przekaz ten serial. Yy, aż się dziwię, że, że podobał mi się jako, yy, jako dziecku. No może tylko powiem to, że w pierwszej scenie serialu z 1970 tego pierwszego roku Stanisław Mikulski, pan samochodzik widząc, że, że dzieci z którym jedzie samochodem na wyprawę, w poszukiwaniu skarbów strasznie się nudzą i wtedy wykrzykuje, jaka jest najważniejsza zasada, jaka jest najważniejsza zasada tej wyprawy, a dzieci zgodnym godnym chórem odpowiadają absolutne posłuszeństwo, tyle o wolności wow, i o beztroskim dzieciństwie Dobrze. i o e, prawach dziecka. E, no też niestety wątek taki genderowy, nie bardzo nie bardzo chyba na nasze czasy, bo wspaniała Ewa Szykulska, najpiękniejsza, robiąca największe wrażenie. No, chwilami napisano dla niej tak, jednak, jednak dialogi, jej teksty są takie, jakby nie wiem, małą dziewczynką. Ona, gdyby nie to, że ona po prostu zawsze kradnie kamery w każdej scenie, mm -hmm. no to właściwie można pomyśleć, że jest takim kwiatkiem do kożucha. Czyli dobrze, że nakręcono nową wersję w postaci filmu tym razem. Okazuje się, że, okazuje się. Że dobrze, chociaż ona ani z serialem, ani z książką nie ma tak bardzo wiele mm -hmm. wspólnego. Tak powiem surowo. Oczywiście jest mnóstwo zbieżnych, zbieżnych punktów, są, są imiona te, te same, mniej więcej przynajmniej w, w przypadku większości postaci. Jest jakiś zarys, fabuły podobny, ale jednak to jest bardziej opowieść w stylu Indiana Jonesa albo McGeewera. Nawet jedna z postaci, którą gra Jacek Beller, yy, przypomina mi kota ze Szreka. Nie wiem, czy to było zamierzone, <noise> ale tak właśnie jest. Ale powiem ci, że na pewno. Dwie rzeczy zrobiły na mnie duże wrażenie. Gdybym miała, ale najpierw powiem to, co, 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 co mi się nie podobało, bo gdybym w ogóle miała mówić przez, przez, przez głowę, z poziomu mm -hmm. głowy o tej produkcji, to bym pewnie ci powiedziała, że to nie jest jednak taki bardzo dobry film. Tutaj bym się czepiała wielu spraw. Widać, że, że kręcił tę historię debiutant, reżyser, ale. Z poziomu serca to mi się podoba, to mnie porusza, to mi się dobrze oglądało i się uśmiechałam, mimo tych zastrzeżeń. Mm -hmm. to dzieciaki super krają, przecież o to bardzo trudno. I to znowu jest film bez komórek. I to jest znowu film bez komórek, to są lata 70., ale tak uwaga, jest. to jest Polska, lata 70., ale na pewno nie jest to PRL. To jest na pewno nie Polska Ludowa, gdzie dewizowcy, tak jak w serialu, są podejrzani, mm -hmm. gdzie, gdzie Karen Petersen, no tak etycznie jest taka trochę szasta pieniędzmi, troszkę pogardza tymi uczciwymi, <ścoughs> uczciwymi obywatelami. Tutaj absolutnie tak nie jest i to mi się podoba, to jest wyzwalające, że taka wersja naszego dzieciństwa, ja się pomyśl, no. bez dyplomacji. Tego Nie. całego obciążenia. Bardzo tam są też takie wątki feministyczne, wypowiadane przez chyba dwunastolatkę na, e, na moje oko. Bo wreszcie w drużynie harcerskiej jest wreszcie dziewczynka. 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 No dziewczynka to nas cieszy. Jesteśmy drużyną, więc jesteśmy we wszystkim razem. Pan Proszę mi mówić pan samochod. I na zakończenie, chyba jeszcze Barbie, której nie widziałyśmy. Och, nie widziałyśmy, ale a nie, nie wiemy, co, czekamy, co, tak. co wyjdzie z tego w momencie, kiedy rozmawiamy. Niestety jeszcze nie można jej oglądać, a to na pewno bardzo ciekawe, jak Greta Gerwig, która jednak kręci mhm. filmy z takim przekazem mocno feministycznym, e, mierzy się z taką postacią jak Barbie. Jak ją dekonstruuje albo jaką. Ją... Chyba dekonstruuje jednak. Coś co? tak czuję. Ona, która po prostu po, potrafiła nam udowodnić, że z małych kobietek, no. które się tak zestarzały, potrafiła zrobić naprawdę fajną kobiecą opowieść. No bardzo no w to tak. wierzę. No one until is back in a box. Even if else Humans only have one ending. Get Ideas live forever. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is, doctor. Did somebody get security. Is Bobby? Booked if you're still in doubt. Ale ja jeszcze tutaj na sam koniec bym jednak coś jeszcze poleciła. Coś filmowego, Dobra, już wychodząc ze studia. No. <grym> już wychodząc ze studia, Muzeum Śląskie w Katowicach, czyli piękne miejsce, wspaniałe, nowoczesne bryły wystające z ziemi, z, z, czyli zrewitalizowana kopalnia Katowice, czyli samo miejsce jest świetne do obejrzenia. A tam wystawa ostatnie takie lato i to jest wystawa poświęcona, wypoczynkowi i ośrodkom wypoczynkowym prl i możemy na niej oglądać między innymi zdjęcia, fotografie Marcina Wojdaka, którego pewnie znasz z Instagrama jako Kosmo, kosmoderne, to bardzo popularny profil, ze zdjęciami właśnie budynków i wnętrz z przeszłości. A Czyli to są zdjęcia zrobione współcześnie? To są e... zdjęcia zrobione współcześnie, taki hołd oddany okay. już nieistniejącym czasem. Mm -hmm. Marcin Wojdak zdołał jeszcze je sfotografować, albo niedziałającym ośrodkom wypoczynkowym, czyli metaloplastyka, boazeria, mozaika, Stołówki, piłkarzyki, wszystko to, co kojarzy nam się z wypoczątki w PRL-u. Ale to nie tylko wystawa fotografii, tam jest świetna scenografia, zrobiona specjalnie z myślą o tej wystawie. Są eksponaty z takiego okresu od lat 50. do 70., czyli syfony, syfon, kostium kąpielowy, okulary, właśnie piłkarzyki wspomniane. Leżaki, takie leżaki, takie składane leżaki są. O. Leżaki wydaje mi się, że są, Bo ja ja mam jeszcze takie leżaki. Ja też. One się Pasy. w ogóle Nic się nie, nie niszczą się, znaczy nie... starzeją się, ale tak. w ogóle to jest taka trwałość ich. E Na działeczce <laughs> mam też tak, e Niesamowite, no. I to wszystko. Aha, i jeszcze jest tam taki, taka, e takie opisy, które jakoś bardziej Profesjonalnie, ekspercko traktują temat, bo to nie jest tylko y, sprawa mm -hmm. y, sentymentalna, ale też taki edukacyjno-populizatorski projekt. Także Muzeum Śląskie do września wystawa, ostatnie takie lato. Cudownie ja słyszałam, że jest teraz taki trend, że właśnie 40. 30-parlatkowie chcą je jeździć do takich ośrodków ze swoimi dziećmi, nad jeziora, kempingi. Może dzięki tej wystawie ktoś padnie na pomysł, żeby jakby zrewitalizować takie miejsca i żeby zrobić taki trochę powrót do przeszłości, ale na współczesnych zasadach. Byłoby bardzo fajnie. Bardzo bym chciała do takiego profesjonalnego ośrodka wypoczynkowego rodem z PRL-u yy, trafić. I żeby było ekonomicznie. Och, no i żeby było ekonomicznie. Bo wtedy było bardzo ekonomicznie. Tego to wszystkim życzymy. Ważne. Dobry, do dobrych czasów. Dobrych Zosiu, tobie też i państwu. Dziękuję, że nas słuchacie Dzięki. i oglądacie.